Beata Pawlikowska, afera z lekami Herman wytacza najcięższe dziala. Beata Pawlikowska to uznana polska podróżniczka, pisarka i dziennikarka. Z pewnością byłoby najlepiej, gdyby swoja działalność ograniczyła wlas nie do wspomnianych obszarów. Niestety gwiazda pokusiła się o wypowiedź, która nie mogła przejść bez echa w mediach społecznościowych. Opublikowała wpis, w którym stwierdziła, że leki antydepresyjne są szkodliwe. Nie jest tajemnica, że każda substancja lecznicza, podobnie jak każda szczepionka, posiada pewne skutki uboczne. O ich istnieniu pacjenci dowiaduje się z doleczonych do opakowania ulotek. Wszelkiego rodzaju leki są przepisywane zgodnie z istniejącą potrzebą i to lekarz powinien rozważyć, czy w danym przypadku efekt terapeutyczny przeważa nad ewentualnymi skutkami niepożądanymi. Beata Pawlikowska była jednak bardzo kategoryczna w swoim poście i stwierdziła, że jako dziennikarz z biegła znajomości angielskiego mam dostęp do najnowszych badań naukowych. Przekazuję wam wiedzę, która w przypadku wielu osób może się okazać przydatna. Nie jestem lekarzem, nie zalecam niczego. Zadaniem dziennikarza jest przekazywanie informacji, które mogą być niedostępne opinii publicznej i mogą nawet naruszać istniejący sposób myślenia postępowania w danej sprawie. Przedstawiam fakty. Sami zdecydujecie, co z tymi faktami zrobić. Na treści szerzone przez Beatę Pawlikowską zareagowała lekarka psychiatrii, a zarazem matcelebrytka Maja Herman. Kobieta bez chwili wahania zalożyła zbiórkę pieniędzy w celu założenia pozwu przeciwko dziennikarce. W błyskawicznym tempie udało się jej zebrać pełną sumę. Za kwotę 32 798 zł lekarka będzie w stanie dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej. Maja Herman należy do grona lekarzy celebrytów, którzy często goszcza w mediach. W związku z aferą wokół kontrowersyjnych wypowiedzi Beaty Pawlikowskiej, psychiatrka zdecydowała się udzielić wywiadu Interii. Kobieta wyznała, co najbardziej wstrząsnęło ją po obejrzeniu materiału dziennikarki. To, że leki uszkadzają mózg, a przede wszystkim, że zmienia je osobowość, mówi Maja Herman. Lekarka podkreśla, że informacje przedstawione przez Beatę Pawlikowską same w sobie nie były bledne. Podróżniczka dopuściła się jednak manipulacji, wykorzystując jej w sposób, który potwierdził jej tezę. Tego typu działania mają charakter dezinformacyjny i mogą przynosić fatalne skutki społeczne. Teoretycznie wszystko, tylko że było umieszczone w nieodpowiednim kontekście i w nieodpowiednim miejscu. Pomieszane i poplatane ze sobą, zmienione tak, by pasowało do jej tezy. To jest szczyt, majstersztyk manipulacji, mówi Maja Herman w rozmowie z dziennikarką Interii. Maja Herman przyznaje, że leki antydepresyjne niosą ze sobą pewne skutki uboczne. Niemniej jednak, to do lekarza należy ocena, czy w danym przypadku istnieje konieczność wdrożenia farmakoterapii. Lata badań i obserwacji doprowadziły do stanu, w którym medycynie muszę stawiać na jednej szali zdrowia psychicznego i fizycznego danego pacjenta. Pamiętajmy, że każda substancja wprowadzona do naszego organizmu ma działania uboczne, czy to jest witamina, suplement. Wszystko może mieć działania negatywne, ale medyk jest od tego, żeby rozstrzygnąć, czy więcej jest skutków pozytywnych czy negatywnych przyjmowania danej substancji. Jeżeli oceniam, że więcej dobrego przyniosą leki, to je przepisuję. Na tym polega nasza odpowiedzialność. Po to uczymy się farmakologii, żeby móc to rozstrzygać, tłumaczy w wywiadzie dla Interii Maja Herman. Niestety emocjonalny przekaz Beaty Pawlikowskiej wywołał wiele złego. W komentarzach błyskawicznie zaroiło się od wpisów osób, którym w obawie przed wystąpieniem niepożądanych skutków, postanowili zrezygnować z dalszego leczenia. Maja Herman zauważa, że strach jest najgorszym doradcą. Filmik dziennikarki wbrew pozorom mógł mieć wielką siłę razenia. Bardzo duża. Ludzie pisali w komentarzach, że będą rezygnować z leczenia, bo zobaczyli, że leki przeciwdepresyjne są tak niebezpieczne, że nie pozwolę sobie nigdy ich przepisać. Strach to jest taka emocja, która łatwo jest w nas wzbudzać.
Łatwo mu ulegamy w momencie, w którym zaczynamy się bać. Nie do końca jesteśmy w stanie racjonalnie ocenić sytuację. Takie działania mogą wyrządzić wiele krzywdy. To zawsze dominująca emocja, strach nad racjonalnością. Niestety sianie strachu nie ma nic wspólnego z mówieniem prawdy. A mówić je to jest można w dwojaki sposób, tłumaczy Maja Herman w wywiadzie dla Interii. Lekarce udało się z powodzeniem zakończyć zbiórkę pieniędzy. Psychiatrka pomimo przeprosin dziennikarki zamierza wszczać postępowanie przeciwko Beacie Pawlikowskiej, ponieważ uważa, że rozpowszechniane przez nie informacje mogą szkodzić społeczeństwu. Podkreśla, że nadeszła pora, aby zwalczać dezinformacje i fake newsy. Tak, zbiórka jest już zakończona, zebraliśmy 30 tysięcy ZTL. Myślimy o postępowaniu z kodeksu karnego w imieniu Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych w związku z tym. Z naszej opinii i wielu innych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Ta treść jest bardzo niebezpieczna. Lata mojego doświadczenia pokazały, że proszenie nic nie daje. Myślę, że jedyne konsekwencje, które mogę wpłynąć na postępowanie takich osób, to te prawne, zapowiedziała Maja Herman w wywiadzie dla Interii. Jeśli potrzebujesz pomocy, to istnieje kilka numerów do instytucji zajmujących się wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Antydepresyjny telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00, czynny w każdą środę, czwartek od 17:00 do 19:00. Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116123, poniedziałek, piątek od 14:00 22:00, poleczenie bezpłatne. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111, czynny 7 dni w tygodniu, godziny na dobę. Telefoniczna pierwsza pomoc psychologiczna 22 425 98 48. Ośrodek interwencji kryzysowej, pomoc psychiatryczno-pedagogiczna 22 855 44 32.